Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadał 5 cnót rycerskich. Z tymi moimi cnotami to może lepiej bym nie przesadzał. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Współczuję ci. Naprawdę. Dawaj, kurwa, róże. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Patrzcie, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mierzać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawa gościnności. Nie będąc zamożnym, potrafisz okazywać hojność. No, niech będzie. Na temat twojej waleczności krążą legendy. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? A, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. W swoim postępowaniu kierujesz się rozumem, co jest cechą ludzi mądrych. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Chętnie się z tobą napiję, Lugosie. Jeżeli pijesz tak, jak bijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Wasze zdrowie. Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcych. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzów. A oto i twój Arondite.